Siemaneczko moi drodzy, udało się wyskoczyć na weekend, trochę tak niespodziewanie, nie planowałem tego weekendu, ale jak żona pozwala, trzeba jechać, a więc jestem na weekendowej zasiadce. Mamy, można powiedzieć, pierwszy weekend maja, jutro będzie 1 maja, więc taka, można powiedzieć, przedmajóweczka. 48 godzin na wodzie, o której opowiem wam dokładnie troszkę później. Jest to woda, gdzie zacząłem moją przygodę z kajakowaniem we Francji. Była to moja pierwsza zasiadka właśnie tutaj. To był rok 2012. Również pierwszy karp z Francji padł na tej oto wodzie. Woda naprawdę jest bardzo, bardzo specyficzna i wymagająca. Jest to mała woda o powierzchni 6 hektarów, lecz ryby, jakie tu pływają, są tak naprawdę poddane presji wędkarskiej od dobrych kilkunastu lat. Woda nie jest systematycznie zarybiana, więc te ryby są naprawdę, naprawdę trudne do złowienia. Próbowałem tu robić dwa filmy w zeszłym roku i na obu z nich nie udało mi się złowić nic poza jesiotem, ale to dla mnie nie ma znaczenia. A więc powracam tutaj na tą zasiadkę, na tą weekendową zasiadkę. Woda jest mała i często jest oblegana przez wędkarzy, którzy tak naprawdę powielają tutaj jeden system łowienia, jedną technikę łowienia, a mianowicie łowienie z łódką zdalnie sterowaną. Wielu wędkarzy przyjeżdża, wywozi sobie tak jakby, no nie na pałę, są mechosondy, więc wywożą sobie te trzy wędki i tyle, i czekają. Mało kto używa tutaj na przykład spomba czy kobry. Ja zabrałem sobie oczywiście łódkę zdalnie sterowaną, lecz moją strategię będę opierał na nęceniu właśnie zrzutu spombem. Pokażę wam szybko zanętę, jaką sobie przygotuję na tą zasiadkę. Mamy maj, więc te ryby są dość aktywne. Obudziły się w końcu z tego zimowego letargu. Przygotowują się do tarła. To tarło jeszcze nie nastąpiło. Rzepak. Do tego pójdą takie płatki kukurydziane, które zamoczyłem wczoraj w wodzie. Dosypałem tam również kilo cukru. Tak to fajnie namokło. To będzie naprawdę świetnie pracowało w wodzie. Do tego dodam kulki. Wziąłem z sobą w sumie trzy smaki z serii Power Shot. Z kisłe masło. Kilka. I nowość, która wyszła w tym roku, czyli pomarańcz, czekolada. Zobaczymy. Jeszcze na te kulki nie łowiłem. Pachną fajnie. Dadzą rybkę. Okay, tyle. Nie daje dużo kulek, około kilogram. Resztę, około 2-3 kilo, pójdzie kobrom dookoła mojej miejscówki, którą zaraz sobie znajdę. Teraz z pomocą łódki wysąduję sobie miejscóweczkę i środek tej miejscówki zanęcę z pombem, mieszanką, jaką przygotowałem wcześniej. Tam też pójdzie jedna wędka, środkowa wędka. Tam będzie spinner ze skisłym masłem. Na razie te wędki będę starał się co kilka godzin przerzucać.
dookoła zasypię to około 3 kg kulek z kobry i tam również pójdą dwie wędki po obu stronach. Miejmy nadzieję, że ta taktyka poskutkuje, że te ryby zaczną się kręcić wokół tego środka nęconego i zaczną pobierać te kulki, które są, te zestawy, które są na skrajach. Robi się powoli trochę ciasno. Mam sąsiada po lewej, mam sąsiadów po prawej, więc dużego pola manewru na takiej wodzie nie ma. O! No niestety, ale jak widzieliście, prawdopodobnie była mocna, mocna rolada. Nie było mnie na stanowisku. Wędkarz, który łowi w narożniku, miał rybę. Pobiegłem mu pomóc i w tym czasie rozjechała się moja wędka. Prawdopodobnie jechało jakiś czas. Wędkarze, którzy są z drugiej strony, przybiegli, zacięli to branie. Niestety ryba się momentalnie spięła. No trudno. Branko było ze środka nęconego, gdzie jest postawiony spinner. Wędki już powywiezione, bo jeszcze mi drugą wędkę też lekko ta ryba przeciągła, więc wywiozłem dwie wędki. I miejmy nadzieję, że teraz pojedzie. Już się nigdzie nie ruszam, także trzymajcie się, hej.
Super, udało się zaholować w końcu pierwszą rybkę. Worek odliczony. Rybka, nawet pokaźna. Kto wie, czy nie ma 20 kilo. Nie wiem, co tam widać. Dwadzieścia cztery dwieście. Jest mega czas. Tak właśnie zaczynamy majóweczkę. Jest moc. Rybkę schowam do worka. Na godzinkę, dwie teraz pada deszcz. Za ten czas zajmę się wędką, trochę zamęczę. Przede wszystkim branie na kulkę. Pomarańcz, czekolada. Pierwszy raz na haku. Daj mi szansę. Wykorzystała ją. Proszę bardzo, oto rybka. 24-200. Pomarańcz, czekolada na D-rigu. Przypon, które wam pokażę. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakaś wpadnie. Tak można zaczynać każdą majóweczkę. Przypon, jaki skusił się ten karp, to IQ D-rig. Jest to fluorocarbon Korda IQ z haczykiem Curveshank w rozmiarze 6. Przynęta, mówiłem wcześniej, ta pomarańcz, czekolada, ale to tak naprawdę te kulki pachną bardzo mocno kawą. Godzina 12, miałem jedno delikatne branie, ale po zacięciu nic. Na pewno to są, mi się wydaje, jej siotry, ponieważ jest ich tu kilka i one tak właśnie stosą, ciągną za żyłki, te fałszywe brania. Teraz przerzucę swoje wszystkie wędki do nęce, z kulkami z kobry. Środek łowienia, łowionego środek mojej miejscówki, spinny rig, po bokach dwa D-rigi, jeden to skisłe masło, drugi pomarańcz, czekolada. Jestem na małej wodzie, 6 hektarów, taki prostokąt, stanowiska z jednej strony i z drugiej, ciasno, nie lubię tego typu wód, ale z tą wodą wiąże dużo miłych wspomnień, gdyż tu zacząłem łowić karpie w Francji, bo moja pierwsza zasiadka, pierwszy weekend, wybrałem się właśnie tutaj. Nie złowiłem nic, przyjechałem chyba tydzień później, złowiłem w końcu pierwszą rybkę. Od razu była to moja życiówka, karp 18 kilo. W tamtych czasach to była moja życiówka z 15 z Polski. Przyjechałem tu, pierwsza ryba, bum, 18 kilo, mega byłem, mega szczęśliwy, mega szalony. I tą wodę odwiedzałem później bardzo często. Łowiłem tu również tygodniówki. Łowiłem piękne ryby. Największa stąd ryba, jaką zapałem, to 25 kg karp i parę innych dwudziestek. Później nie zawsze tutaj łowiłem. Często te zasiadki kończyły się po prostu niepowodzeniem. Dużo zasiadek tutaj kończyło się moim niepowodzeniem. Jest to woda naprawdę chimeryczna, może nie chimeryczna, ale te ryby są
poddany takiej presji wędkarskiej, że dobrze znają nasze zamiary. Dobijamy pomalutku do końca zasiadki, niedziela, poranek, zostanę jeszcze parę godzin nad wodą. Ostatnia nocka była spokojna, nic się nie działo. Wczoraj wieczorem jeszcze położyłem jedną z moich wędek w narożniku, w miejscu, które się zwolniło. Chłopaki pojechali stamtąd po nocy i chciałem spróbować tam. Niestety również ani tu, ani tam się nie rozjechało. Zasiadka sobie nie była mega udana w weekend i wpadła piękna rybka. Taka przedmajóweczka, bo w przyszłym tygodniu planuję już dłuższy wypad tygodniowy, więc maj zapowiada się dosyć interesująco. Jest to moja ulubiona pora do łowienia karpi. Wielu wędkarzy twierdzi, preferuje łowienie jesienią. Dla mnie najlepsza pora do łowienia karpi to właśnie maj. Właśnie wczesna wiosna, gdy karpie budzą się do żerowania, do intensywnego żerowania. Poza tym jest pięknie, natura, ptaszki, nie ma nic lepszego jak dobra majóweczka. Także jeżeli się już nie rozjedzie, żegnam was i zapraszam na filmy. Hej, trzymajcie się, ciao.